Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy naszą przygodę z Until Then i przeklikiwaniem miliarda wiadomości tekstowych, które tutaj właśnie dostajemy. Moi drodzy, jeśli wam się seria podoba, kliknijcie subskrybuj na kanale, będziecie zawsze mieli okazję zobaczyć kolejne odcinki, a ja już tutaj przechodzę do kolejnych wiadomości, które dostaliśmy, bo nam coś jeszcze wpadło właśnie na tej naszej grupce MCR. Podała nam jeszcze jedna dodatkowa informacja od Kafi, właściwie, tak chyba powinienem przeczytać. W każdym razie dwie dziewczyny, ona jest bardzo mocno podjara na tym, że jakieś dziewczyny się pojawią, bo mają się pojawić nowe studentki transferowe w naszej klasie, więc ona tutaj już mocno jest tym zajarana. No i to dodatkowo właśnie przy okazji Luis do mnie napisała przed chwilą. O proszę bardzo, kto tu się wybiera w różne ciekawe miejsca. Luis co? Zaprosiła mnie na swoją grę szachową jutrzejszego dnia. No nieźle! Co ona sobie myśli? Kafi tam dostanie jakiegoś ataku w tym momencie. Jeśli naprawdę jest aż tak mądra, to ona powinna wiedzieć, że ja jestem najbardziej mądrym wyborem w tej sytuacji. Ale i tak swoją drogą, kto w ogóle ogląda mecze szachowe? No, masz najwyraźniej źle to wszystko poukładane w głowie. Ona zaprosiła też... O, Ryanie nie powiem, bo mam wrażenie, że to już będzie trochę niemiłe dla tej całej Kafi, ja nie chcę jej dowalać. Ale zaprosiła też swoją najlepszą przyjaciółkę. Więc jakby dwie osoby się na tym pojawią, najmniej. To za to, że grupa dostała idealne oceny, okej? Okay? Taka nagroda, można powiedzieć. Ale czy to nie jest trochę tak, że to jest jednak dosyć duża sprawa? Jeśli jesteś kimś takim jak Luis, to chyba tak. Nie no, to musi jednak być to. Mark się jej podoba? Dokładnie! Haha, strzelam, że Mark w tym momencie się trzęsie niekontrolowalnie z całej tej miłości, którą odczuwa. Jeśli wyślę wam zdjęcie ciebie i Jagiego, to zakładam, że zrobisz dokładnie to samo. O, nawet nie próbuj tego robić. Nawet nie próbuj tego... Jaka bidulka. Faktycznie, taka biedna kompletnie. Onieśmielona przez Jagiego, J-Boya, tak? Ups, to nie ja. A, nienawidzę was, dupki. Oho, teraz to strzelam z kolei, że Kaw jest tą, która się częsie. Tak, ze złości się częsę. Ale sorry, nie wydaje mi się, że kompletnie umysłowo martwy dupek taki jak ty i taki geniusz jak ona robią dobrą razem parę ze sobą. Oni są trochę jak Yin i Yang. W ten sposób widzę, się nie zgadzam. A pewnie pan guru miłości w tym momencie tutaj przyszedł. Powodzenia, stary. Nie bądź jakimś prześcieradłem? Chciałem powiedzieć w tym momencie. Nie rób siebie idioty, inaczej zabiorę ci ją. Tak, tak, whatever. To jest tylko w sumie... Ludzie, to jest tylko wyjście na mecz szachowy. No dobra, dobrej nocy, chłopczyku od kamery i chłopczyku od miłości. Dobrej nocy, J-Boy. Dobra, słodkich snów, J-Boy. Oni ją biedną tak mocno cisną z tego tytułu. No tu mamy? A, magiczne parasolki od Charlesa Danmayo. Przepraszam bardzo, ale to mi tak się raczej średnio podoba. Kolory różowy, lajki są, a są komentarze jakieś tutaj? Nawet nie pada deszcz ostatnimi czasy. A drugi panie, nigdy nie wiadomo. Zawsze lepiej mieć wybór. Lepiej jedną pod ręką. Za ile? O, pewnie będzie odpowiedź pokroju prywatna wiadomość. Tak, proszę sprawdzić post, dziękuję. A co, w poście było napisane za ile? Czy jest ciemno-niebieski kolor? Wybacz, nie mam tego. Żółty? Tak, mam. Przedane. No proszę bardzo, zrobił biznes faktycznie na tym. Proszę bardzo, gdzie jest cena? Gdzie jest cena? Cool, ale gdzie jest cena? Szukałem jej od godzin, stary. Gdzie jest cena? No nie ma... A, 180 pesos. Jest cena. Ale dobra, może go to wkurzy trochę. Jesteśmy takimi trochę trollami internetowymi. No coś tam mamy. Mike Aguilar lubi to. Biuro prezydenckie ogłosiło, że obecne wysiłki dla celów zapewnienia bezpiecznej lokacji i pomocy humanitarnej się odbywają w tym momencie. Dla wszystkich ofiar Deruli. Okay. Ready, set, shoot. Oto Riddle napisał. Riddle Gonzalez. Gonzalez. Mam wrażenie, że znowu w Meksyku jesteśmy. Portillo. My może jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Muszę sprawdzić później, bo ja naprawdę nie wiem.
Jesteście zainteresowani może ozdobieniem świata w sposób ramkowy, w niesamowite sposoby? Dołączcie do nas w naszych warsztatach fotografii, które są prowadzone przez klub fotografii. Okej, okay. Mamy lajka temu koleżce. Możemy mu coś napisać? Nie, nie możemy mu coś napisać. Jak ktoś napisała? Co za idol? Będę zaraz cię nazywać Ridol. Dam jej lajka za to. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mój zespół produkcyjny tego nie widzi. That's my Ridol. To jest mój Ridol, ja też napiszę. To jest mój Ridol. Świetnie, dobry tekst poszedł, trzeba przyznać. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Sąd Najwyższy wskazał, że tu jakiś skam się odbywał z cielęciną w beczkach. I to senior chyba, tak spalam, Alamano Mercado i czterech jego pracowników zostało chyba skazanych, rozumiem. 150 milion pesos przez kasyno przeszło i publiczne instytucje. Okej. Okay. My tu mamy? O. Good game, well played. Kyle widzę, że gra w grę po prostu. Grałem cały dzień, mało. I kolejny raz. No, dobra, zobaczmy komentarze. Obrazki z Google'a? Lol. Jeff Clarence. Piękne zdjęcie profilowe. No, jeden na jeden chodźmy, co? Edytowane. O, szefie, przekaruj mnie następnym razem. Wow, ale czy zakończyłeś naszą pracę grupową? Oczywiście, że nie. No to już jest po tobie, Kyle. Nawet damy jej lajka. Przecież my wszystko kończymy na czas, więc jakby wspieramy to, żeby ludzie byli ogarnięci, tak? Meg Aguilar. No to jest to! Nowy singiel nadchodzi. Od The Strongs. The Strongs, proszę bardzo. This is it. Ludzie się jarają. Ale ludzie się faktycznie jarają. To myślałem, że może jakiś jego fanowski, a... Możemy skomentować jego zdjęcie, co tu się dzieje. We stan, okej, okay, jak już tutaj wrzucił zdjęcie po prostu fanowskie. Alex Miranda, czuję się zadowolona. Okej, okay, co tutaj mamy ciekawego napisane? Mogę uczynić ze złych chłopców dobrych chłopców na weekend. Okej, okay. To brzmi nietypowo, tak trochę przechodzę szybciej. Aplikacje są wyłączone, tak? Kiedy możemy zaaplikować ponownie? Mark się musi zapytać. No tak, to akurat trochę smutniejsze. Damy lajka mimo wszystko. Niech się tam ludzie w tej instytucji cieszą, że dostali lajka. Totalnie to na pewno tak wygląda. A cóż, chyba czas pójść spać jednak. Trochę żeśmy przegadali. A właściwie to przejrzeli tych komórek. Budzik nakręcamy? Nie wiem do końca co to było. A nie, może po prostu pogramy. Dzięki, Luis. V23. Wciąż marzyć. Tak, pewnie. To jest poranek? Nie, to jest noc chyba, tak? No to nie jest proste po prostu, no. Trzeba trochę jednak... poćwiczyć, zanim się tak naprawdę dostanie do jakiejś instytucji. Ciekawi mnie taka blokada, taki balkon pseudo, to balkon nawet nie jest. Jak po co to jest tak naprawdę? To jest jakieś, nie wiem, może wyłożenia tam jakiegoś prania, czy coś w ten deseń? Ciężko mi powiedzieć. No ale dobra, jesteśmy sobie w szkole. A, bo to mecz szachowy się dzisiaj odbywa, no tak. Zobaczcie, tutaj ludzi gra na tych zawodach. No i pytanie brzmi, gdzie jest, tutaj jest Luis, co? Tam jest, proszę bardzo. Wciąż głęboko w moim umyśle. Powodzenia, Luis. Okej, okay, a my musimy tą chyba koleżankę jej znaleźć. Chyba ta koleżanka jest tam, bo taka oddzielnie stoi. Tam musi być jej najlepsza przyjaciółka. Nigdy nie widziałem jej poza szkołą, tak swoją drogą, aż do tego momentu. Ona jest stylowa, ekscentryczna? Stylowo ekscentryczna? Dojdziemy i pogadamy. Cześć. Czy ty jesteś Sofia? Przepraszam. Czy byłabym zainteresowana wybielającymi mydłami z różnymi piramidami skamami? Nikt nie staje się bogaty przez sprzedaż mydła po prostu w miesiąc, więc nie, dziękuję. Luis mnie tutaj przeprowadziła. Nigdy by nie poleciała na żaden skam. Tak, jesteśmy skamerami generalnie, próbujemy sprzedać rzeczy. O, ten wyraz
twojej twarzy w tym momencie. Ja po prostu nie mogę. A, więc jesteś tego rodzaju osobą. Musisz być Marki, co? Mark. Bez Y-ku. No idealnie na czas przyszedłeś, Marki. Nie, serio. Tak naprawdę to się spóźniłeś troszkę, ale nie ma problemu. Miło cię spotkać. Ciebie też, Sofia. Dingleberry. No właśnie, miałem to na końcu języka. Dingleberry. Ruby? A, może być. Natomiast jesteś najlepszą przyjaciółką Louis, tak? Najlepszą z najlepszych. Tak, wiesz, nie wiem czy wiesz o tym, ale wbrew popularnej opinii, Louis gra w gry wideo. Słyszałeś to dokładnie, w gry wideo. Wow! Jakie to szokujące! Wszyscy to już wiedzą w tym momencie. Jak ona biedna w tym momencie takie opuściła ręce w takim kompletnym... Co? Nie ma mowy, ja myślałam... No, słowo się już, że tak powiem, poniosło. No nieważne, ale tutaj wiedziałeś, że tak naprawdę potrafi robić właściwie cokolwiek? Cóż, poza rzeczami, które są nielegalne i 20, 21, 22, 23 aktywnościami, których nienawidzi. Mam je wszystkie tutaj spisane na moim telefonie. Chcesz zobaczyć? Szczerze mówiąc, zobaczyć trochę. Cokolwiek się właśnie w tym momencie dzieje, to nie wydaje mi się, że to jest zdrowe. Nie wydaje mi się, że powinienem na takie rzeczy patrzeć, wiesz? No jasne, jasne. Ostatecznie są to przecież informacje dla najlepszych przyjaciółek. Moja wina, faktycznie nie powinienem ci o tym mówić. Cóż, wiesz o tym, że nie przynosi się pomponów na mecze szachowe, prawda? Nie? Nie pomyślałem w ogóle o tym. Hej, dlaczego się nie rozejrzymy wokoło? Pewnie, Dingleby. O, to już lepiej brzmi. No to mi idzie po prostu okej. To co? Można tutaj tak w ogóle chodzić? To jest okej? Wiem, że ktoś nas ochrzani za to, że tak sobie łazimy. Czekaj. To oni wyglądają znajomo. Wydaje mi się, że widziałem ich twarze wcześniej. Ja po prostu patrzę na to, jak ten koleś się poci, szczerze mówiąc. Albo jest tam naprawdę niesamowicie gorąco, albo już naprawdę czuję, że przegrywa. Ja tam nie wiem. Wygląda jakby faktycznie przegrywał. O nie, przepraszam! Popatrzył. Biedny koleś. I to tak głośno powiedzieli. O, tu jest naprawdę ciepło, prawda? No nie tak, że ty przegrywasz czy coś. Ej, dobra, przestań. Biedny facet. Chodź, po prostu chodźmy stąd. O, jest, Louis. Wierzę w ciebie. Możesz to zrobić. Zawsze ci się to udawało. Bardzo cię proszę, mów trochę ciszej. O, czy ja byłam głośna? Przepraszam, Louis. Proszę, zabijcie mnie. Ale to jest, wiecie, no już Louis ją zaprosiła, więc to Louis kwestia. Widzisz? Nie, wszystko w porządku. No nie za długo, bo zaraz nas wykopią stąd. A ja to w sumie jestem głodna. Co ty na to powiesz? Pewnie, możemy się sami w sumie wykopać. Wykopmy się, chodźmy coś zjeść. O mój Boże, co my tutaj mamy? Hmm? Poli, najlepszy gracz z Manzanero. Poli kto? No ta w żółtym. Ona pokonała Louis 2 lata temu. Nie mogę w to uwierzyć, że wróciła. Co stało się w zeszłym roku? Nie wiem, nie było jej po prostu. Musiała prawdopodobnie przejść jakiś czas przeszukiwania swojej własnej duszy. By lepszego zrozumienia siebie. No, ten mecz chyba wygrywa. O chłopie, uwierz mi, kiedy mówię to. Ona i Louis są niesamowicie dobre w tej grze. Ale Louis raczej nas nie zawiedzie. Myślisz, że Louis może ją pokonać tym razem? Szczerze? Wątpię. Co? Dlaczego tak powiedziałeś? Dlaczego tak mówisz? No bo to jest raczej dosyć oczywiste. Najlepsze przyjaciółki nie są wystarczająco muskularne, żeby coś takiego zrobić. Mamy pewnego rodzaju przysięgę rywalizacji sportowej z pewnego powodu, wiesz? Okej, musisz być naprawdę bardzo głodna. Tak, lepiej chodźmy stąd. I ona, rozumiem, odebrała to pokonanie jej jako faktyczne pokonanie jej fizycznie. Okej, pobicie jej wręcz. Zresztą dla mnie jest trochę dziwne, że przyszliśmy na jej mecz i wychodzimy stamtąd. Może hot doga zjemy, co? Co powiem? A, bo to są lody, o, proszę bardzo. Moje kubki smakowe potrzebują czegoś słonego. A co tutaj? To jest piwo, to chyba raczej nie. Co powiesz na temat kulek rybnych? Dobra, brzmi spoko, dajemy. Kulki rybne. Wait, what? Co mamy robić? A trzeba po prostu nadziać? O, shit, nie nadziałem.
Teraz ona. A też nie nadziała. Ale właśnie mówiłem o tym wcześniej, że jest wiele minigierek, które są. O, o. Puf. No patrzcie na to, 1-4. Jedna kulka jest moja. Próbuj. Oh shit, ona też teraz da radę. Bardzo ładnie poszło. Dobra. Jeszcze jest dużo kulek, jeszcze jest spoko, damy radę. Nie ma się czym mar. O, o, o. O, za bardzo po boku. God damn it. Spieprz, 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 więcej kulek dla. O, możliwe, że nie trafi. Yes. Pchnęła ją tylko w dół. Okej. Okay. Czy jesteś w stanie nabić dwie? Przytnąć tam obracają. O. Dobra, dwóch nie nabiję, ale jedną będę miał. Let's go. Wiesz, to faktycznie tak się je. Nie dała rady. Okej. Okay. Nie jest to najlepsza. Więc będzie chodzić głodna. Dobra. Dwie, lecimy. A, nie udało się dwóch. Chyba się nie da dwóch zrobić faktycznie. A dobra, 3 na 4 dla nas. No dajesz. A co, zaraz, udało się je. Przez chwilę myślałem, że to ja, bo jak kliknąłem przycisk. Okej, okay, never mind. Dobra, mamy 4 na 4. Rozumiem, że my wygraliśmy. Nie wiedziałem, że to jest pojedynek, to jest cały w ogóle entertainment tak naprawdę, branie udziału w takim jedzeniu. No proszę bardzo, mamy kulki nie ryżowe, tylko jakie to były? Rybne. O mój Boże. To jest tak dobre, proszę pana. Balans najlepszych przypraw. Dodatkowo perfekcyjny błysk soli. Gdyby tylko był jakiś sposób, żeby uczynić to jeszcze lepszym. A! Mam pomysł, drogi panie. A co, jeżeli zanurzymy to z pasją w twoim cudownym, przygotowanym na pewno na własną rękę słodkim sosie i to jeszcze raz? Nie. Tylko jeden dip. No proszę, nie. No bardzo proszę. Nie wydarzy się to, dzieciaku. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, no. Próbowałam. Mogłaś przecież dipować trochę dłużej. Jak ty za to płacisz, więc whatever. Co? I skąd ci się pojawiło to takie założenie, że ja płacę? No to jest przecież chyba oczywiste. Chłopaki zrobią cokolwiek w nadziei na to, że ja ich ustawię z Luis. To się swoją drogą nigdy nie dzieje tak przy okazji. A, easy peasy, to wiesz, dlatego w tej sytuacji mogę ci powiedzieć, że ja nie jestem jednym z nich, ja tak lubię ją jako przyjaciela. Fuck! Oba opcje nie są dobre tak naprawdę, jeżeli on chce z nią potem coś, bo ona może jej to przekazać. Nie jestem jednym z nich. Wyczuwam subtelną strategię, która tutaj się próbuje wydarzyć. Albo może... próbujesz sam siebie okłamywać, co nie? O nie, ani trochę. Ja po prostu jestem panem przyjacielsko żyjącym swoje zwyczajne życie. Coś, co tutaj pachnie trochę rybnie. I to serczy samej... tą... fakty, tak jak fakt, że ona... w sumie to na własną rękę zaprosiła kogoś, z kim nawet nie jest blisko. No tak, to właśnie robią ludzie, którzy są ze sobą przyjacielscy. Tego rodzaju poziom przyjacielstwa nie jest typowy dla niej. Coś dziwnego tu się dzieje. Może ona... może ona lubi ciebie. Ależ to zabawne. Koleżanka z klasy... jeszcze jeden kolega z klasy miał tutaj być razem z nami. Plus ty tutaj jesteś. No wiem! Nie no, żartuję sobie przecież. Ale ona się zachowuje troszeczkę inaczej ostatnimi czasy. No, wydaje się być bardziej wyluzowana niż zazwyczaj. Tak, jakby próbuję zrobić, odnaleźć więcej czasu na to, żeby się socjalizować. Normalnie po prostu by się uczyła. Chyba wychodzi ze swojej skorupy. Dużo się uczy, co nie? No z siostrami tak jakie ona ma, ja też bym się cały czas uczyła. To cud w ogóle, że staliśmy się najlepszymi przyjaciółkami. W ogóle. Ale czuję jak gdyby, że to niedługo się chyba skończy. To w sumie dobra rzecz. Dobra? W jaki sposób? Znaczy, to, że ona w końcu się wydostaje ze swojej skorupy. To jest dobrą rzeczą. A, no tak. Widząc, jak spędza więcej czasu z innymi i to coraz częściej, to taki trochę dziwny widok. Ale wciąż cieszę się dla niej. Jednakże w tym samym czasie czuję, jak gdyby... no niedługo to już nie będzie to samo. Wiesz, niektórzy myślą, że... jest ulubienicą nauczycieli,
Ja się tam cieszę, że się troszkę zmienia. Słuchaj, czy ona próbuje być trochę jak ja? Jak ty? Jak taka wesoła dziewucha? Jeżeli tak sobie mnie wyobrażasz. Ale z tymi pomponami? Nie, wątpię w to. Zaraz, przepraszam, jeszcze raz. Ja miałem na myśli, tak, hurra dla pomponów. No, lepiej. Dobra, cokolwiek się stanie, ja i tak będę przy jej boku. Muszę ją wspierać, choćby nie wiem co. No i to jest dobre podejście do sprawy. My sobie pogadali od serca generalnie. Myślę, że ona tym też dobrze wyszedł. To był naprawdę bliski mecz. Jej nowa strategia pojawiła się tak kompletnie znikąd. Ale dzięki Bogu jakoś udało mi się ją skontrować. Naprawdę było strasznie wymagające, ale to mi się właśnie podobało. Gratulacje, siostro. Gratulacje. Dzięki. Dzięki, naprawdę. Zaraz, zmiana strategii? Powiedz, czy ona zrobiła coś, co jest nielegalne? To nie jest strategia, to jest po prostu oszustwo wtedy. Więc Luis, kiedy kolejna gra? Nie jestem pewna, czy wpuszczą na nią publiczność. Zobaczymy. A dlaczego? Chcesz wpaść znowu? Ona, patrzcie na tą w środku, tą koleżankę i jej minę w tym momencie. Ona ma takie, ja wiem, co tu się święci. No dlaczego nie? Ja pewnie, jeżeli tylko będę mieć czas na to. Dlaczego nie? I teraz popatrzyła nawet w kamerę. Z takim, wy wiecie, co się tutaj dzieje, nie? Ja też wiem, co się tutaj dzieje. Świetnie. Dam ci znać, jak tylko to, najszybciej, jak tylko to możliwe. Dlaczego w sumie nie moglibyśmy tego wszystkiego trochę poświętować dzisiejszego wieczoru? Kolacja na mój koszt. O tak! Do pizzerii. No i bez problemu. Marek, idziesz z nami? No pewnie. Kto nie chciałby skorzystać z darmowego jedzenia? No i fantastycznie. To na co czeka... O, telefon jej. Sorka, dajcie mi chwilkę. Dingleberry, przyglądam ci się. A co ja niby zrobiłem? Dingleberry, co? Brzmi jak gdybym już miała za chwilę stracić moją najlepszą przyjaciółkę. Ta, nie żartowałaś, kiedy mówiłaś, że jest bardzo przyjacielska. Nie zabrało to zbyt dużo czasu, ale cóż, to przecież nic złego. Ja wiem. Łatwo się z nią dogadać, co nie? Nawet zbyt łatwo. Troszkę też sprawia ból głowy, ale w taki zabawny sposób. No, to ona wcześniej krzyczała? No, dokładnie. Wybacz za to. Musiałeś się poczuć trochę zawstydzony prawdopodobnie. O, nie musisz mi o tym przypominać. Ale nie przejmuj się, ja też tam byłam. Ona jest szalona, to nie ma co wątpić. Praktycznie nie zna granic w jakimś takim odwadze i byciu wesołą. Jest praktycznie stworzona z radości, muszę powiedzieć. To musi być właśnie dlaczego jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. To czego ja nie widzę w sobie, to widzę w niej. O, idzie. Przyszła. Ej, przyjaciele, naprawdę mi bardzo przykro, ale wybaczcie mi. Co się stało? Nie mogę z wami pójść dzisiaj wieczorem. To jest... Oj, to za szybka reakcja. Spokojnie. Wszystko będzie okej, Fia. Coś poważnego się musiało stać, ale powiedz babci, żeby była silna dla mnie. Ja tak zrobię. I na pewno będzie silna. Dzięki. Przysięgam, że jakoś się wam odpłacę za to następnym razem. Wiem, że tak zrobisz. No dobra. Trzymajcie się. Trzymaj się, siostra. Trzymaj się, Fia. Ej, a ty zostawisz choćby jedno zadrapanie na mojej najlepszej przyjaciółce i cię zabiję. Trzymaj się, Marki. Ty szczęśliwy gnojku. Whatever, Dingleberry. Do zobaczenia. Coś poważnego się stało. To powiedziała. Monkey bastard? Tak, małpi gnojek. Jestem małpim gnojkiem, ha. O, ty przestań lepiej. Może usiądziemy gdzieś na moment. Jesus Christ, ona jest faktycznie bardzo proaktywna w tej kwestii. Mark nie musi w zasadzie nic zrobić. A więc tak się zastanawiałem. To w kwestii Sophie? Nie, mam na myśli... W sumie tak. A, ona idzie, poszła do szpitala. I babcia jest pod intensywną opieką. Coś się musiało wydarzyć po prostu. O, przykro mi. No... I ona była niefortunną ofiarą rulingu. Tam sądu ostatecznego, czy jak to teraz nazywają. Cholera. Czy to był huragan? Jedna z trzęsień ziemi?
Tak, to północne. Coś się stało, kiedy rzeczy spadały z budynków i tak dalej. Nie, to jedna z tych dziwnych przypadków śpiączki. To nic nie słyszałem o jakikolwiek takim przypadku gdzieś tutaj w pobliżu. Więc w każdym razie, to co, idziemy do pizzerii? Czy może wolisz pójść gdzieś indziej? Wiesz, wszędzie będzie dobrze tak naprawdę. Och, nie dawaj mi tej banalnej odpowiedzi. Nie, naprawdę. Ja nie jestem wybredny. Jesteś pewny? Ja nie jem. Wiesz co? Pizza brzmi dobrze. Więc... co chciałaś mi powiedzieć? A, właśnie, prawie zapomniałem. Czy masz coś przeciwko, jeżeli kogoś dodam do tej całej zabawy? Nie. A o kim mówisz? Planowałam powiedzieć Sofii o tym, jeśli by nie miała... jeśli by nie musiała pójść, ale... w sumie to ja jestem tą, która powinna jej to powiedzieć, więc... obiecaj mi, że jej tego nie powiesz ani nikomu innemu, okej? Okay? Obiecuję. To cię trochę prawdopodobnie zaskoczy. Zwłaszcza, że ja to powiem, ale... ja mam chłopaka. Mów, biedny Mark. Oj, tu się wszystko spierniczyło w tym momencie. O nie. O, tragedia. O, wszystko tak się układało ładnie. Okej, okay, dobra, wejdźmy w Marka jakoś w tym momencie, w jego rolę. O, to jest okej. Okay. To mógłby... to jestem szczęśliwcem w takim razie. Mike, koleś z innej klasy. Znasz go może? A dlaczego bym go nie znał? On jest przecież tym głównym gitarzystą. O, śledzisz losy zespołu? Zdecydowanie. Ich taki indie styl jest... absolutnie mi pasuje. A więc w jaki sposób, wiesz... a, byliśmy razem od... właściwie to jesteśmy razem od miesiąca, tylko że po prostu nie za bardzo się z tym afiszujemy. Wiesz, testowaliśmy wody i tak dalej. Wydaje mi się, że podjąłem racjonalny wybór. Racjonalny wybór, tak? W miłości. To świetnie. Nigdy nie potrafiłam zrozumieć, jak bardzo byłam wcześniej zamknięta w sobie. Nauka to było wszystko, co zostało mi w życiu. Ale on pokazał mi, że jest w życiu więcej rzeczy. To jest pewna wartość w posiadaniu ludzi blisko ciebie. Ludzi, którzy naprawdę cię znają. Więc właśnie dlatego tutaj jestem i staram się, wiesz, zyskać więcej przyjaciół. I mam nadzieję, że dobrze mi idzie? A, więc dlatego... co? Nie, nic. Nie, dobrze, dobrze ci idzie, całkiem dobrze. Kiedyś odmawiałam wszystkie możliwości romantyczne, myśląc, że to wszystko jest takie ulotne. Ale się myliłam. Może wszystko, czego potrzebujesz, to ktoś, kto ci czasami przypomni, że to jest okej, żeby się rozluźnić i pozwolić ludziom podejść nieco bliżej. Ludziom, którzy mogą pomóc i znaleźć odpowiednią ścieżkę. To cudowne, Luis. Zaraz. Ale czy ty będziesz okej z tym, żeby być poniekąd z takim trzecim kołem u wozu? To piątym się mówi, ale whatever. Wiesz, nie zrozum mnie źle. Ja po prostu chcę podziękować za to, że tutaj przyszedłeś. Pewnie, mi to nie przeszkadza ani trochę. Okej. Okay. W takim wypadku, a propos tej rzeczy, którą chciałem ci powiedzieć. No. Wiesz, złapałeś mnie tam wcześniej i myślałam o tym trochę przez jakiś czas. I faktycznie ostatnio nie padało, prawda? No tak długo jak pamiętam, tak, to ostatnimi czasy było gorąco i dosyć sucho. Sezon deszczowy nie, ma się nie wydarzyć jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy. Wiesz, możemy sprawdzić to nawet w tym momencie, tak żeby się upewnić. Okej. Okay. No w sumie to faktycznie, nie pomyślałem o tym. Weather up, Liamson, 34 stopnie dzisiaj i przez następne czasy. W ostatnim tygodniu też było słońce, no było zachmurzenie, ale było słońce przez cały czas i była bardzo wysoka temperatura. Jezus, jak ja czuję, że tam nie mieszkam. Współczuję, jak ja się cieszę, że tam nie mieszkam. Jak ja im współczuję. Nie no, 3 miesiące do tyłu, 3 tygodnie do tyłu i nic tutaj. Czy to jest w nocy 31 stopni? Rany boskie, nie no, nie ma. Nic nie widać, żeby padało. Więc? Moja pamięć faktycznie mnie nie zawiodła. Nic. Nawet nie było kropli deszczu. To
Dziwne. Padało na zewnątrz mojego pokoju w ostatnim tygodniu. Ale to nie może być. Może jakiś bardzo taki żywy sen? Może to był właśnie sen? Wydawał się taki prawdziwy, bo tobie się to śniło. Powiedz mi, czy kiedykolwiek miałeś silne poczucie déjà vu? Oho, ja mam silne poczucie tego, że coś się zaraz odpierniczy. Tak silne, że wydawałeś się być bardzo pewny w tym, co się stało, ale tak naprawdę to się nie stało? Nie? Prawdopodobnie? Znaczy, takie małe poczucia miałem, takie, o których zapomina się chwilny moment. Widzisz, rozmawiałem z trzema innymi osobami i wszystkie dzielimy to samo doświadczenie. Fałszywe wspomnienia? Może jakaś konfabulacja masz na myśli? Nie, to nie może być to. To nie może być tak, że tak powiem, powszechne. Zwłaszcza, że jeszcze to się z innymi dzieli. Może jakiś bardzo nietypowy zbieg okoliczności. To już prędzej, ale szanse na to są ekstremalnie niewielkie. Już większa szansa jest na to, żeby wygrać loterię. I to dwa razy pod rząd. Ja bardzo potrzebuję się dowiedzieć. Ej, ludzie, co tam u was? A, tutaj jesteś. Zaraz, czy to ciasto? Tak, gratulacje. Czy to nie jest trochę za dużo? Tylko ćwierćfinały. Zwycięstwo to zwycięstwo. Dla protona mojego życia. Boże, to jest tekst. Mike, zachowajmy tego typu teksty na prywatne momenty, ok? Nic takiego złego nie powiedział. W każdym razie, spotkaj Marka. To jest mój kolega z klasy i przyjaciel. Bardzo cię miło spotkać, kolego. A ciebie również. Hej, byłem na twoim występie benefitowym w ostatnim miesiącu. Dzięki, stary, bardzo to doceniam. Wiesz, trzeba robić, co się tylko da dla ofiar. Jeśli nie masz nic przeciwko, gdzie to w ogóle te pieniądze są wysyłane? A wiesz co, przekazaliśmy je do ACF-u i innych różnych non-profit organizacji, które wspierają całą tą sprawę. Cool. Planujemy jeszcze jeden taki dodatkowy występ, zanim się rok skończy. Zwłaszcza, że niedługo wychodzi nasz nowy singiel. A tak, widziałem. This is it, right? W sensie, nazywa się singiel This is it. No dokładnie. This is it, baby. A więc to co, może pójdziemy? No pewnie, chodźmy. Kurde, Mark, nie wiem. Tam mi na Marka? Nie. Nie, po prostu nie. To jest taka tragedia, to pójdzie na social media gdzieś. O, nie dadzą mu spokoju. Nie dadzą mu spokoju, nie ma opcji. Moi drodzy, to jest idealne miejsce, żeby sobie skończyć ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zachęcam was gorąco do tego, żeby zasubskrybować kanał i followować dalsze przygody naszego tutaj kolegi Marka w jego fatalnym w tym momencie, w fatalnym momencie jego życia tak naprawdę. Już myślał, że się zakochał i się okazało, że no nie za bardzo jest co i jak działać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, hej!